przeprowadzenia debaty wziął się z licznych zgłoszeń i postulatów mieszkańców, którzy chcieliby na temat wspólnego bezpieczeństwa porozmawiać we wspólnym gronie. Wymyśliliśmy w ten sposób, że będzie to cykl, może to jest duże słowo, ale na pewno kilka debat się odbędzie w odstępach półrocznych, 7-8-miesięcznych po sobie, gdzie spróbujemy w jakiś sposób poziąć pewne wspólne pomysły i później te pomysły zobaczyć, jak one będą się kształtowały, czy to były dobre pomysły, czy złe pomysły, czy spróbujemy je zmodyfikować. I wtedy zobaczymy, jak możemy mieć wspólnie wszyscy wpływ na bezpieczeństwo w naszym regionie. Ważnym słowem, kluczem tutaj jest społeczność lokalna, która z jednej strony ma potrzeby i doskonale wie sama, czego potrzebuje, ale z drugiej strony też ma pomysły, z którymi niekoniecznie chce czy może się dzielić na przykład z policją, czy też między sobą. Jeśli pozwolicie Państwo, to usiądę, dobrze? Szanowni Państwo, nic się nie ma. Przeprowadzimy to w ten sposób. Przypomnimy Państwu rzecz, o której mówimy już od jakiegoś czasu, czyli aplikację Moja Komenda. Porozmawiamy w konkretnych żołnierskich słowach na temat mojego dzielnicowego, o którym też już nieraz rozmawialiśmy. I później przypomnimy Państwu projekt, który się nazywa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę przypomnimy instrumenty, jakimi Państwo się możecie posługiwać, żeby kontaktować się z policją, żeby zgłaszać pewne swoje przemyślenia, czy też konkretnie zagrożenia. Natomiast zgodnie z tematem naszego dzisiejszego spotkania, porozmawiamy o bezpieczeństwie, może mieć na nie wpływ. Czyli jak gdyby policja jest jednym z elementów całego systemu, o jakim mówimy, że jest to bezpieczeństwo i możemy mieć na nie wpływ. Telefon na policję jest jednym z elementów i naszym dzisiejszym zadaniem, tak chciałbym, żeby ta dyskusja w ten sposób odbierzała, jest nie tylko wskazanie nowych, konkretnych, następnych zagrożeń, ale też wypracowanie takich instrumentów, czy takiego sposobu, nie wiem, porozumiewania się, czy informacji płynącej z społeczności lokalnej, która pomoże nam wspólnie mieć wpływ na to bezpieczeństwo. Może zacznijmy od mojej komendy, tak? Witam Państwa. Zaczęlibyśmy sobie od takiego programu dzielnicowe bliżej nas, przypomnienia, na czym polega ten program. A więc założenia tego programu zostały opracowane w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowego. Czemuż ma służyć ten program? Najważniejszym założeniem tego programu jest to, aby dzielnicowy był takim policjantem pierwszego kontaktu, który jest blisko społeczeństwa, blisko obywatela i reagował na te informacje społeczeństwa. Takie główne założenia programu Dzielnicowy Bliżej Nas, najważniejsze z nich to kwestie dotyczące maksymalnego kierowania dzielnicowego do pracy w swoim przydzielonym rejonie służbowym, na swojej dzielnicy. Odciążenie dzielnicowych od innych czynności, jak na przykład prowadzenie spraw o wykroczenia. Promowanie informacji, rozpowszechnianie informacji o pracy dzielnicowego. Wyposażenie dzielnicowych w różnego rodzaju środki umożliwiające kontakt ze społeczeństwem. Tutaj na przykład mamy smartfony, tak, które ewentualnie będą miały możliwość korespondencji elektronicznej, tak? Nie tylko dzwonienia, ale także różnych informacji tekstowych, które będą wysyłane w postaci maili, na przykład do dzielnicowego, przekazania informacji dzielnicowemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podnoszenie kwalifikacji dzielnicowych, czyli sytuacje związane ze szkoleniem dzielnicowych, podnoszeniem tych kwalifikacji cały czas na bieżąco. I poprawa jakości kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami oraz
instytucjami znajdującymi się na dzielnicy podległej temuż dzielnicowemu i współpraca na bieżąco między dzielnicowym a tymi instytucjami, między społeczeństwem z tejże dzielnicy, którą zajmuje się dany dzielnicowy. I teraz jeszcze kilka słów o działaniach priorytetowych. Na czym polegają, jak wygląda sytuacja właśnie z działaniami priorytetowymi? Dzielnicowy w uzgodnieniu z kierownikiem na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych, czyli informacji od państwa, tak? Społeczeństwa z danej dzielnicy oraz ewentualnej analizy zagrożeń na tymże podległym terenie, realizuje też te zadania priorytetowe. Są to zadania realizowane w cyklach półrocznych, czyli od stycznia do czerwca i później mamy od lipca do grudnia. Informacje o prowadzonych działaniach priorytetowych są na bieżąco przekazywane do wiadomości publicznej. I właśnie gdzie możemy te informacje znaleźć o zadaniach priorytetowych? Taka informacja znajduje się na stronie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, w zakładce Znajdź swojego dzielnicowego. Tutaj macie Państwo adres internetowy, gdzie można taką informację o prowadzeniu działania priorytetowego znaleźć. Oczywiście dzielnicowy w ramach obchodu służbowego, w ramach rozmów ze społeczeństwem, w ramach rozmów z samorządem, przedstawicielami instytucji, również takie informacje przekazuje o prowadzeniu tychże działań priorytetowych na podległym dla siebie rejonie. Tutaj informacja dotycząca działań priorytetowych prowadzonych obecnie przez część funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Starym Sączu, czyli konkretnie tutaj przez pana aspiranta Jacka Wielochę. Tutaj mamy wyszczególnione dzielnice z boku, jakie są podległe panu Jackowi. I temat realizowanego zadania priorytetowego, czyli tutaj chodzi o spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, czyli rynek w Starym Sączu. I zadanie priorytetowe realizowane na podległej mi dzielnicy, czyli spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w rejonie placówek handlowych w Barci. Tyle jeżeli z mojej strony o te informacje dotyczące dzielnicowego bliżej nas. Dobrze, teraz kilka słów na temat aplikacji Moja Komenda i następnej możliwości kontaktu z dzielnicowym przekazywaniem informacji dotyczących zagrożeń. Witam Państwa. Aplikacja Moja Komenda jest to elektroniczne narzędzie, które umożliwia ustalenia danych dzielnicowego, jak również danych kontaktowych dowolnej jednostki policji. Aplikacja ta zapewnia każdemu użytkownikowi w miarę szybki dostęp do informacji o adresach i numerów telefonu obiektów policyjnych, jak również kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie całego kraju. Aplikacja została stworzona, przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z policją w sytuacjach innych niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. W takim razie, w takich przypadkach oczywiście należy korzystać z telefonów, z numeru telefonów alarmowych. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby. W tryby wyszukiwania informacji o jednostkach policji, jak i dzielnicowych. W połączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt. Wskaże w trasę dojścia lub dojazdu. Moja komenda umożliwia również wyszukiwanie po nazwie jednostki ulicy lub kodzie pocztowym oraz podgląd jednostki w trybie Street View. Wystarczy, że zostanie wprowadzona nazwa i numer ulicy, na której się znajdujemy lub też na której mieszkamy. Aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o teren, który został przydzielony do danego terenu.
Można wyszukać także po ich imieniu i nazwisku. Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę policji, sprawdzić, wówczas możemy skontaktować się, czy zgodzić termin, kiedy ewentualnie dzielnicowy pracuje. Tutaj mamy adres mailowy i rejon, za który odpowiada dany dzielnicowy. Następnie po naciśnięciu ikonki wyszukaj dzielnicowego po adresie, czyli tutaj przykład Stary Sącz, ulica Rynek, dzielnicowy, który jest odpowiedzialny. Dobrze, to były instrumenty, które wzbogacają stary system, do niedawna który pracowaliśmy i który dalej jest aktualny, czyli podstawowy kontakt z dzielnicowym, przyjście do komisariatu, czy umówienie się telefoniczne z dzielnicowym, żeby odwiedził Państwa w domu. Teraz chcielibyśmy przypomnieć Państwu jeszcze jedną rzecz, która już funkcjonuje od jakiegoś czasu. Część Państwa korzysta z tego, co wskażemy później, pokazując statystykę, jak to wygląda na terenie naszej gminy. Natomiast zachęcam Państwa do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia kolega i później spróbujemy przekazać to w formie na żywo, czyli wejdziemy na stronę internetową i pokażemy Państwu, jak można łatwo, nie wychodząc z domu, a chcąc przekazać pewną informację o jakimś zagrożeniu wskazanym w tym instrumencie, można to zrobić. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem Państwu przybliżyć aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Czym ona jest, do czego służy, tak? Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa stanowi platformę wymiany informacji między policją a społeczeństwem. Jest narzędziem informatycznym, które pozwala policji na przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń, a także umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych na terenie miasta, które podlegają później następnie sprawdzeniu przez policję. Ważna sprawa i uwaga, aplikacja nie służy do ogłaszania interwencji. Jeżeli chcemy zgłosić interwencję, no, musimy zmieniać kolor tego zgłoszenia na kolor żółty. I tak właśnie kolor żółty z naniesionego zagrożenia świadczy o tym, że policja już przejęła do realizacji zagrożenie i trwa weryfikacja, czyli sprawdzanie zagrożenia, czy faktycznie zagrożenie jest, czy nie ma. I jeżeli tak, zostanie potwierdzone zagrożenie przez policję lub inne służby, zmienia kolor na kolor czerwony. Kolor czerwony świadczy o tym, że będą prowadzone działania. Działania są prowadzone z reguły 2 do 3 tygodni w celu wyeliminowania wskazanego zagrożenia. I teraz tak, po przeprowadzeniu tych działań po raz kolejny nasze zagrożenie zmienia kolor na kolor niebieski. Świadczy to o tym, że dane działanie zostało wyeliminowane, potwierdzone i wyeliminowane, tak? Czyli zostały przeprowadzone działania w ciągu 2-3 tygodni, wyliczenie interwencji podjętych, no i przeprowadzone działania doprowadziły do wyeliminowania zagrożenia. Jest jeszcze jeden kolor, ten kolor jest niewidoczny dla użytkowników aplikacji mapy, jest to kolor szary. Wszystkie działania, zadania, które zostaną po weryfikacji zweryfikowane w sposób negatywny, zmieniają kolor na szary i one niestety nie są widoczne dla użytkownika. Czyli jak klikniecie Państwo jakieś zagrożenie naniesiecie i po pewnym czasie ono zniknie z mapy, to znaczy, że zostało zweryfikowane w sposób negatywny, no i dalsze działania już nie będą prowadzone w tym kierunku. Tak? Liczba naniesionych zagrożeń na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa od 1 września, czyli od daty, kiedy tak naprawdę zaczęła funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie trzech gmin naszych. Zdecydowanie większość, jak widać, zagrożeń naniesionych jest na terenie gminy Stary Sącz. 492 zagrożenia. Liczba zagrożeń naniesionych, dla porównania tutaj przedstawię Państwu, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 maja 2017 roku. I w Starym Sączu było naniesionych 101 takich zagrożeń. Dla porównania w 2018 roku, w tym roku mamy 105 takich zagrożeń naniesionych. Potwierdzonych zagrożeń. W 2017 roku, dla porównania, wtedy jest przyjęto od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku, zagrożenia potwierdzone stanowiły 22% całości zagrożeń naniesionych na krajowej mapie. W tym roku 21%. Porównywalna wartość i wielkość tych zagrożeń.
Generalnie na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa te wszystkie zagrożenia można podzielić na dwie grupy. Zagrożenia porządkowe i zagrożenia związane z ruchem drogowym. Zdecydowana większość nanoszonych zagrożeń związane jest z ruchem drogowym, czyli przekraczanie dozwolonej prędkości, nielegalne rajdy samochodem. Zagrożenia porządkowe stanowią tylko 38% całości zagrożeń. Od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja ilość zagrożeń potwierdzonych na terenie Starego Sącza, gminy Stary Sącz, no klasuje się tak połowa na połowę tych zagrożeń jest praktycznie potwierdzonych. Zagrożeń porządkowych nanoszonych na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa zdecydowana większość zagrożeń stanowi spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Czyli na 40 zagrożeń porządkowych 20 to spożywanie alkoholu. Zagrożeń w ruchu drogowym na 65 zagrożeń 28 dotyczy przekraczania prędkości. To było wszystko. Dziękuję. Może dalsze pytania oddać? Teraz Państwu przedstawię, w jaki sposób można nanieść to zagrożenie na prawej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Ja to już zrobiłem wcześniej, ale w wyszukiwarce Google wpisujemy krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, tak? Po naciśnięciu na link, no wyskoczy nam taki, pojawi się nam taki komunikat. Regulamin i krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Żeby korzystać z mapy, należy zapoznać się z tym regulaminem, czyli zapoznajemy się i tak jak Państwu mówiłem wcześniej, zaczynają się tutaj nasze kolorki, tak? I możemy tak wpisać na przykład tutaj w lewym górnym rogu. Tak, i automatycznie mapa powinna nam zbliżyć miasto. Przybliży nam rejon miasta. Tak? I teraz, korzystając z lewej strony z funkcji powiększenia, przybliżamy sobie miejsce, w którym chcemy nanieść nasze zagrożenie. Na przykład powiedzmy rynek, tak? W Starym Sączu. Powiększamy na mapie, przybliżamy i następnie, tak jak wcześniej mówiłem, czerwony piktogram po lewej stronie mapy. Te, które są teraz widoczne, zanim dojdziemy do... Bo są wskazane na rynku dwa zagrożenia. Na rynku tak. W chwili obecnej na rynku prowadzone są działania związane ze spożywaniem alkoholu, tak? Czyli pewnie przez okres 2 tygodni policji pod kątem spożywania alkoholu. I każda osoba, która wejdzie na mapę i ma, powiedzmy, że monitoring zagrożeń, które są zgłoszone, czyli z drugiej strony nie ma sensu dublować zgłoszenia i jeszcze raz wrócić tego samego zagrożenia, jak już w naszym rejonie nie chcemy włożyć zagrożenie, już takie zagrożenie jest, wszystko jest naniesione i widzi tak naprawdę stan, powiedzmy, że bezpieczeństwa w tym rejonie, czyli ile zagrożeń, jakich jest ujawnionych. Dokładnie. Jeżeli mamy, prawda, spożywanie alkoholu już dodane, no nie ma sensu pytać po raz kolejny spożywania, bo już działania są prowadzone, tak? Wydaje mi się, że to z nieznajomości tylko no, następuje to ponowne zaznaczanie tych zagrożeń. Tak jak widać na mapie, na rynku mamy prowadzenie działania związane z spożywaniem alkoholu. Przy skrzyżowaniu ulicy Królowej Jadwigi mamy działanie prowadzone związane z nieprawidłowym parkowaniem. I to tutaj następnie są nieprawidłowe parkowanie związane z tym, że dobre jest skrzyżowanie, tak? Samochody parkują w taki sposób, że ograniczają widoczność. Wyjeżdżają ze skrzyżowania kierujący, mają ograniczoną widoczność, no i to naprawdę stwarza to zagrożenie. I tutaj mamy na Czarnieckiego jedno zagrożenie związane z aktami prewencyjnymi. Przy czym klikając dane zagrożenie, teraz przejdę do dodania nowego, ma znaczenie miejsce, w którym chcemy umiejscowić to nasze zagrożenie, które nie wiem, no zauważyliśmy i chcemy się nim podzielić z policją. Tak jak Państwo widzicie, parkowania wszystkie są kliknięte w rejonie skrzyżowym. Czyli tak naprawdę powinno być nasze działanie skierowane głównie. Bo wiadomo, że na całej ulicy może być tak, że jest zakaz zatrzymywania się i parkowania i w związku z tym my rozliczymy całą ulicę. Ale główne zagrożenie wskazane przez Państwa
jest wskazane tylko na nasz tylko, ujawnione w obrębie skrzyżowań. Kolejnym krokiem dodania zagrożenia na mapie jest naciśnięcie po lewej stronie czerwonego piktogramu, tak? Tutaj mamy do wyboru te zagrożenia, o których wcześniej wspomniałem. Po wyborze jednego z zagrożeń, nie wiem, na przykład na rynku, prawda, nieprawidłowe parkowanie, klikamy nieprawidłowe parkowanie, następnie wskazujemy punkt, tak? Przeważnie to nie do nieprawidłowego parkowania mamy do czynienia, nieprawidłowego, przepraszam, parkowania mamy do czynienia w tym miejscu. Klikamy w to miejsce i pojawia nam się okno dialogowe do wprowadzenia szczegółów, tak? W tym miejscu uzupełnienie daty zdarzenia, kiedy miało miejsce zdarzenie, na przykład dzisiaj, godzinę. Jest to bardzo prosta sprawa, naprawdę bardzo łatwa sprawa, nie potrzeba z domu wychodzić i można zagrożenia zgłaszać. Natomiast jedną rzecz na początku kolega powiedział i ja ją chcę podkreślić. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie jest zgłoszenie równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia. To nie jest sytuacja, w której widzimy, że no nie wiem, coś się stało konkretnego, czyli jak ktoś wybił gdzieś szybę i my klikniemy wtedy na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie. Sytuacje zgłoszenia konkretnej interwencji, konkretnego zdarzenia, powiedzmy, że pozostają po staremu, czyli telefon do komisariatu, czy telefon na numer alarmowy i to nie ulega zmianie. Natomiast jest to następny z instrumentów służący do kontaktu między społeczeństwem a policją, dotyczący zgłaszania ujawnionych zagrożeń. Przekazaliśmy Państwu mniej więcej chyba wszystkie możliwe sytuacje, czy przypomnieliśmy może bardziej sposoby kontaktu z policją. No to co, zapraszam do dyskusji pod kątem właśnie możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim rejonie. Bardzo proszę. Może to może mikrofon. Dzień dobry, cześć Panie Wysoki, bardzo dobry. Panie Komendancie, no poznaliśmy te podstawy po raz kolejny, umiemy zgłaszać. Chciałem się konkretnie zapytać, co Państwo macie zamiar zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo na terenie Bastii z Bastii Dolnej? Bo trzy takie przykłady z brzegu. Wandalizm na ulicy Granicznej i to jest od wiosny nasilający się. Spożywanie alkoholu, zaczepianie dzieci pod szkołą w Barcicach. To jest na gminę już od dłuższego czasu. I urządzanie imprez i przesiadywanie pod zerówką w Barcicach, zakłócanie ciszy. Tam są zgłoszenia na mapę drogową, są telefony na policję. Ja zgłaszałem do Państwa pisma. I nic. I dalej to się nasila, bo zaczęło się antywandalizmu od wykrzywiania znaków w nocy na drogę, a teraz jest demolowanie, rzucanie kamieniami po dachach, kradzież tablic rejestracyjnych. Ludzie się czują po prostu zagrożeni. No właśnie, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w celu omówienia bezpieczeństwa w naszym rejonie, a nie w kwestii, nie wiem, rozliczania kogokolwiek z czegokolwiek. Nie tak jest. Mogę skończyć? Nie taki był temat naszego spotkania, ale ja najbardziej odpowiem Panu. Po pierwsze, nic nie zastąpi starego modelu, czyli telefonu w trakcie interwencji. Jeśli widzimy, że jest impreza, nazwijmy to w cudzysłowie, panowie czy jeżdżą na motorach, czy panowie spożywają alkohol, nic nie zastąpi telefon na policji. Odpowiadając panu bezpośrednio, przez pół roku nie mam zgłoszonej żadnej interwencji, żadnej, podkreślam to, żadnej interwencji. No ale to sarkazm jest, myśli pan, że w tym miejscu właściwy, tak? Odpowiadam panu dalej. Nie mam zgłoszonej żadnej interwencji. Mam zgłoszone teraz, pod koniec maja, zawiadomienie złożone chyba przez pana nawet dotyczące wandalizmu. Tak, ale tak jak powtarzam jeszcze raz, zawiadomienia dotyczą zdarzeń, które miały miejsce wcześniej. Jeśli osoba, która mieszka w rejonie, nie chce mi się wierzyć, mieliśmy taką sytuację kiedyś w rynku starym, są przyjść, idzie grupa, idzie i
wywraca znaki, czy kosze kopie. To wszystko słychać. Nie mam zgłoszeń dotyczących Barcińskich i zapraszam do komisariatu, pokażę panu rejestr interwencji, jeśli chodzi o Barcińskie. Nie mam zgłoszeń. Przez ostatnie, od stycznia do maja, nikt do nas nie zadzwonił. Nikt. Mało tego, nikt nie podszedł do dzielnicowego i nie przekazał mu informacji, że w jakimś miejscu Barcińskich, w konkretnym miejscu, dzieje się coś złego. Ja się kontaktowałem. W ostatniej chwili, tak, w ostatnim momencie, wtedy, kiedy składał pan zawiadomienie. Tu się zgadza zupełnie. Wcześniej pani komendant dzwonił do dzielnicowego. To jest kontakt jest cały czas. Mogę zarazem dało się wypowiedzieć. Natomiast jeszcze raz, nasze spotkanie to nie jest wzajemne rozliczanie się z tego, co kto zrobił. Tylko zgodnie z tematem naszego spotkania mamy porozmawiać o bezpieczeństwie, jaki mamy wszyscy na nim. Tak? O to w tym chodzi. Natomiast wracając do pana pytania. Nic nie zastąpi i możesz wejść na Barcice, jak tam jest historią tych zgłoszeń. Bo to nie o to chodzi. Szanowni Państwo, gdzie? Nie, ale szanowni Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli, spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o tym, jest źle się gdzieś dzieje w jakimś miejscu. Na przykład zostaniemy przy Barcicach. Nie bez kozery, wychodząc na jak gdyby ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Barcicach, jest dzisiaj ze mną dwóch dzielnicowych. Jest dzielnicowy właśnie z Barcic. Właśnie o tym chciałem z Państwem porozmawiać i jest dzielnicowy z Rynku, gdzie tak naprawdę tych zdarzeń jest najwięcej. To są tak naprawdę dwa rejony, gdzie moglibyśmy wspólnie, może nie wymyśleć jakiś konsensus, ale dojść do porozumienia w ten sposób, że ten przepływ informacji byłby taki, że jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw temu, że Państwo czujecie się zagrożeni. Ja to w pełni rozumiem, tylko tak jak powiedziałem, nie ma możliwości. Jeśli brak jest informacji dla policji, że w tym momencie, nie wiem, siedzą i piją alkohol, w tym momencie, nie wiem, jeżdżą po ścieżce rowerowej na motorze, w momencie, kiedy się dzieje, bo my tak samo, jak monitorujemy i realizujemy zagrożenia wskazane na mapie zagrożeń, tak samo monitorujemy interwencje, które Państwo zgłaszacie. Ja wiem, że na Popowicach jest problem na przykład z składami, jasne. Próbujemy się z tym zmierzyć, mam zgłoszone interwencje, tych interwencji mam zgłoszone już kilkanaście. I taką rzecz rozumiem właśnie, taki kontakt rozumiem i taki przepływ informacji. Ale jeśli nasz kontakt ogranicza się tylko do sytuacji takiej, że po jakimś czasie przychodzi do mnie ktoś i składa zawiadomienie, albo wtedy stało się to, wtedy stało się to, wtedy się stało to. Jasne, zdarzenie jest zarejestrowane, ale dla Państwa, jako społeczności lokalnej w danym rejonie, tak naprawdę no, policja nie była na interwencji, tak? Nie była, bo nie została w żaden sposób powiadomiona. Dlatego ja zachęcam w dalszym ciągu i cały czas, tak jak z Państwem się spotykam co jakiś czas, do zgłoszenia. Przy czym przypominam, zgłoszenie telefoniczne może być anonimowe. W żaden sposób nie potrzeba się przedstawiać i mówić, że ja jestem Pawlak Krzysztof i chciałem zgłosić zawiadomienie przez telefon, że goście stoją w rynku i biją. Nie, wystarczy zadzwonić na komisariat albo na numer alarmowy i przekazać zagrożenie, które chcę zgłosić. Wcale nie potrzeba przedstawiać swoich danych. Ja doskonale rozumiem sytuację, gdzie większość z Państwa nie chce złożyć zawiadomienia, tylko chce daną sytuację konfliktową czy problemową po prostu rozwiązać. I nasze spotkanie właśnie ma to na celu. My zawsze 24 godziny na dobę przyjmiemy od Państwa każde zawiadomienie, które chcecie złożyć. Natomiast spotykając się dzisiaj, chcemy wyrobić, czy dorobić się takiej płaszczyzny kontaktu, czy tak przedstawić Państwu, czy przybliżyć możliwości kontaktu, żeby w Waszym miejscu zamieszkania poczucie Waszego bezpieczeństwa było jak najwyższe. Dobrze, teraz ja mogę coś powiedzieć. Ja bardzo przepraszam, że mówię w takim razie nie na temat, ale Pan wie doskonale, że to nie są nowe zdarzenia i Pan wie doskonale, że zgłoszenia były wcześniej, ale w momencie, jeżeli osoba zgłasza, jedzie radiowóz, który bierze od stadionu w Barcicach na sygnale, żeby wszyscy uciekli, a później policjant interweniujący pyta, dlaczego pani nie wylegitymowała, albo pan, który mieszka koło zerówki, dzwoni i słyszy w tle, a znowu ten pan dzwoni, nie ma żadnej interwencji, to proszę się nie dziwić, że ludzie nie dzwonią. Proszę się nie dziwić, że ludzie się boją, jak wyrostki siedzą, pani, która zgłaszała, idzie i słyszy, to taka, która zgłasza i na nas kabluje. To nie są wydarzenia nowe, zgłaszamy, no to są rzeczy, które się od roku czy od dwóch lat powtarzają.
nasilają się. Owszem, są zgłoszenia po fakcie, dlatego że jeżeli idą młodzi ludzie, bo tak ich nazwę, w nocy o godzinie 3 i rano ktoś widzi efekty, to my to zgłaszamy. Ja nie będę też, nie wiem, robił Straży Obywatelskiej, tak jak była ostatnio rada od jednego z panów policjantów, że jak wam zgaśnie latarnie, zgasną wam w nocy, to wyczuwajcie. To chyba nie w tą stronę. To nie jest, panie komendancie, mój wymysł. To nie jest sarkazm, tylko to są realne warunki. Jak badam się spać, patrzę, czy światło świeci. Bo banda wyrostków, która sobie robi imprezy w tym samym miejscu co wieczór, będzie miała ochotę coś powyłamywać. Wrzucić studzienkę, nie daj Boże postawić studzienkę na drodze i ktoś się rozwalił. I burmistrz Giżycki też kiedyś jechał ścieżką rowerową i mówi, faktycznie, siedzą osoby, zamawiał sobie pizzę, później jest pełno butelek wszystkiego. To są fakty. No tak, ale jaki wniosek z tego płynie? Taki wniosek na przykład, że bardzo proszę o interwencję, albo wystarczy, że radiowóz przejdzie wieczorem. Naprawdę to, że radiowóz przejdzie o godzinie 15, to nic nie daje, jeżeli oni się schodzą o 11, o 12, o 1 w nocy. Ja wiem, że pan komendant ma jeden radiowóz na 3 gminy, bo za każdym razem to słyszymy. Ale jest szansa, że my się czujemy po prostu zagrożeni. Proszę zapytać, mam, są z tyłu. No i dzieci są zaczepiane pod sztą. Dlatego się spotkaliśmy, natomiast, szanowni państwo, temat naszego spotkania. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. To nie chodzi o to, że państwo przyszliście i powiecie mi, no tak, proszę dać więcej radiowózów. To nie ma być wniosek z naszego spotkania dzisiaj tutaj. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. Czyli właśnie, więc pytam się, jaki wniosek z tej rozmowy? Przepraszam bardzo, ja widzę jedno rozwiązanie. Bardzo proszę. Musi państwo być więcej na ulicach. To jest jedyny sposób, bo my sami nie jesteśmy w stanie się obronić. Jeżeli idzie grupa zakapturzonych wyrostków, którzy rozwijają wszystkie pustostany, które ostatnio wszystkie znaki drogowe mi przekręcali, wyciągnęli kwietniki z kwiatami na środek drogi o 3 w nocy. Ja w piżamie nie byłem w stanie ich gonić. Więc z nich się ubrałem, to byli już na osiedlu tysiąclecia, bo tam ich widziałem. Nawet jakbym zadzwonił, to mi to potem już byli nie do spotkania. Musi was wyzwać więcej. Wiem, szanowni państwo, tylko rozmawiajmy o sytuacji takiej, na którą mamy wpływ, a nie mamy wpływu na ilość gazu zarządzącą. Natomiast właśnie o to się spotkaliśmy. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możemy mieć na nie wspólny wpływ. To nie jest na zasadzie taki, że no tak, idzie grupa wyrostków, to ja zadzwonię na policję i powiem. I niech sobie radzą. Właśnie nie o to chodzi w tym momencie. Ale co ja szanowni państwo, nie. Mam iść, albo ja mu coś zrobię, a nie. W żaden sposób nigdy nie namawiałem nikogo i nigdy tego nie zrobię, żeby samodzielnie podejmować interwencję. To jest najgorszy scenariusz, jaki można sobie wyobrazić. Natomiast po pierwsze, przepływ informacji. Jeśli uda nam się tym jednym radiowozem, jak to już padło, zdążyć i przyjechać w ciągu kilku minut, to chociaż ich wylegitymujemy, chociaż nie będziemy mieć na przykład zgłoszenia, albo ich wylegitymujemy 2-3 ulice dalej, przynajmniej będziemy wiedzieć, kto tam był, jak nie będzie zgłoszenia, bo może nie być finalnie zgłoszenia, ale inaczej tego nie zweryfikujemy. Pan przekazuje, że no, policjant źle powiedział, że jak zgaśnie latarnia, to żeby pan czuwał. Jest to powiedziane z przekąsem, ale no niestety tak to wygląda. Ale wie pan, jak przychodzi kobieta, że ktoś jej pieprzą takim kamieniem na jakby tam było oko zamarło sobie spadło na głowę, to nie jest. Wiem, nie ale jest odnośnie tego nie miałem nawet zgłoszonej interwencji. Proszę była pana, była ta pani, rozmawiałem z nią. Tak, później po fakcie zgłosiła w komisariacie fakt fatalny. Właśnie, szanowni państwo, pierwszą rzeczą, ja bym chciał, żebyśmy chociaż jedną... $20,000 poszło na zrobienie monitoringu Barcica. Jest ten monitoring. To nie możemy powiedzieć, ja, że ja nie dyskutuję na temat, to nie jest moja działka. To proszę ewentualnie to zweryfikować, natomiast nie dyskutuję na ten temat. Wracam do początku. Dla mnie
Dla mnie najważniejszą rzeczą jest przepływ informacji, szanowni państwo. I to w momencie zdarzenia, wtedy kiedy jest ten kamień, który poleciał na dach, wtedy, żeby był telefon, ja rozumiem, przyjedziemy na miejsce, radiowóz się pokaże, pokręci się, może nikogo nie zastać. Ale za chwilę będzie sytuacja podobna, młodzież znowu zacznie się grupować, radiowóz przyjdzie wcześniej, bo osoba, której dotyczyło zdarzenie, zadzwoni wcześniej do nas. Ja bym chciał, żeby w ten sposób to wyglądało. Ale nie uda się raz, nie uda się dwa, ale za piątym razem może się uda przyjechać wtedy. Jak? Ja tylko chciałem jedno taką uwagę. O to mi chodzi, bo szanowni państwo, no jeśli ja nie mam zgłoszeń, ja nie powiedziałem, że się zmiedzieli, ja powiedziałem, że nie mam zgłoszeń. To, że państwo do mnie przyjdziecie później po fakcie i tak to się wszystko odbywa, że okej, okay, ja mam zawiadomienia, wszystko gra, ale w chwili interwencji, w chwili zdarzenia, w chwili kiedy ten policjant tak naprawdę, ten umundurowany jest potrzebny, żeby albo wylegitymował kogoś, albo zareagował, albo zatrzymał. Wtedy my nie mamy informacji. To zdarzenie, to nasze spotkanie dzisiaj, ja bym chciał, żebyście państwo to zrozumieli. Bo ja rozumiem wszystko, później się państwo spotkacie z dziennicowym, okej, przekażecie mi informację, no wiesz, w piątki, tydzień temu, piątek tydzień temu siedzieli i pili. Fajnie. Ale co w sytuacji wtedy, kiedy, tak jak pan powiedział, idzie grupa wyrostków, przeszli przez, nie wiem, Królowej Jadwigi, połamali cztery znaki. W żaden sposób nie wychodzić, nie gonić ich, w ogóle nie wychodzić, tylko zadzwonić na policję. Nie będzie nie radiowozu, przecież są radiowozu. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy taki model spróbowali w jakiś sposób wypracować. Nie ma jak ale proszę zadzwonić do mnie, ja mogę nawet w nocy, jak nie muszę się zadzwonić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale ja nie mam z tych zgłoszeń, właśnie cały czas o tym rozmawiamy. Będą zgłoszenia, uczyłam te drugi, proszę, to nawet ta pani, która zgłosiła poparcie, też była namowa, żeby to zaistniało. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, ale to są rzeczy, które się powtarzają na gminie. Co pani komendancie, co czwartek, co piątek, są po prostu imprezy. No to na litość boską, tak samo jak planujemy, zgłaszamy to na mapie zagrożeń, tak, jest wpisywana częstotliwość, no to w tych godzinach, w tych można też wygospodarować i ten radiowóz przejedzie. A dziennicowy mówił, że kiedyś tam gdzie legitymował ludzi. Czyli są te działania. Sam ze swojego przykładu wiem, że dzieciaki nawet siedzące na placu zabaw mówią, o policja jedzie coś tam. Jest ta świadomość, im więcej pan dojdzie, im bardziej będziecie widoczni, to też będzie bezpiecznie. No, tak, ja muszę zgłosić, jak w soboty na niedzielę, czy w piątku na sobotę, 12 godzina, motocykl z prędkością ponad dźwiękową jedzie. Kto go pilnuje? Zgłoszę to, ja bym tak. Ale jest sygnał u nas, że takie rzeczy, takie rzeczy się odbywają. Bo to nie o to chodzi, że państwo macie wiedzę dużo o tym, co się dzieje w miejscu waszego zamieszkania. I nikt tego nie neguje i jesteście, przepraszam za taką nazwę, najlepszym źródłem informacji na temat, co się dzieje w waszym miejscu zamieszkania. Tylko podzielcie się z nami tą wiedzą czy w chwili zdarzenia, czy przekazując to później właściwemu czy swojemu dzielnicowi. I cały czas o to chodzi, żebyśmy taki model wypracowali, że jesteśmy, może to duże słowo, ale jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo we własnym miejscu zamieszkania. Ja was nie proszę o to, żebyście podejmowali interwencję, ale podzielcie się z nami swoimi sugestiami. Dwa, ta młodzież, która chodzi, czy pije, czy rzuca tymi pegułkami, to jest młodzież miejscowa, nie z nich przyjeżdża. Macie państwo tą świadomość. Pod zerówkę podjeżdżają obce samochody. Bardzo mało to na to przynieść rejestrację, bo to nie jest. Bardzo proszę. To i tak właśnie. I coś takiego, taka sytuacja, gdzie jest. Pan komendant wie, że na ścieżce rowerowej w Barcicach czy w Cyganowicach podjeżdżają samochody, młodzież do tych samochodów podchodzi. Nie wiem, co tam robią, ale ludzie zgłaszają, że są jakieś wymiary. Właśnie. To też nie jest nowa wiadomość, to się pojawiło w zeszłym roku, właśnie komendant. To nie jest świeże. Pan komendant ma wszystkim razy, ale proszę też się odnieść do tych rzeczy, które są techniczne, które są. Musimy z tym się zrobić. To się nie skończy. To co dwa tygodnie średnia jest rozruba, zdewastowana z lampa, już nawet pogotowie energetyczne tego nie naprawia, co zabezpieczy. Jest ta sama lampa, to samo uszkodzenie, jest niebezpiecznie. Czyli wniosek przynajmniej z tej części jest jaki?
Szanowni Państwo, aplikacja Mój Dzielnicowy. Nie musicie nawet wychodzić z domu tak naprawdę. Może się to nie zdarzyć z dnia na dzień. Za dwa, za trzy dni przyjedzie do Was dzielnicowy w ramach obchodu i porozmawia z Wami. Mówi komendant o telefonie do dzielnicowego. Pan zgłasza, że nie ma. Dzielnicowy też pracuje w określonych godzinach. Też go może nie wziąć na tydzień. Ja, ale Szanowni Państwo, odróżniamy dwie rzeczy. Szanowni Państwo, bardzo nagły przypadek 9912. Odróżniamy dwie rzeczy. Nagła interwencja, nie wiem, ktoś siedzi na lampie i rozbija, wiadomo, 997 i tu nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Jest sytuacja druga, stoi samochód na ścieżce rowerowej. Jeśli się Państwu uda spisać numer rejestracyjny, byłbym wdzięczny. Jeśli się Wam nie uda, zadzwonić na 997. Ale proszę może nigdzie samemu nie wychodzić. Natomiast za taką informację ja bym był bardzo wdzięczny. Jeśli by się udało zrobić tak, że Państwo ustalą ten numer, nie wiem, ustalą, zobaczą, źle powiedziałem. Zobaczą ten numer rejestracyjny, zapiszą go gdzieś na kartce i następnego dnia na spokojnie zadzwonią do dzielnicowego, żeby przyszedł ramach obchodu. I on przyjdzie czy za dzień, czy za dwa, ale przyjdzie. I wtedy przekażecie Państwo informację, że jest młodzież od czasu do czasu. Wiadome jest, że takie rzeczy i takie czynności związane z takim samochodem, konkretnie to, co Pan mówił o samochodzie, w dorozumieniu wiemy wszyscy, o co chodzi, zupełnie inaczej będą prowadzone. I to nie będą prowadzone tylko przeze mnie, ale będą prowadzone łącznie przy pomocy policjantów w Nowym Sączu. I takie rzeczy w ten sposób załatwiane, czy w ten sposób rozpoznawane, prowadzimy w innych gminach, właśnie w ten konkretny sposób. Dlatego jedną rzecz Państwa proszę, mi się wydaje, że jest to najważniejsza rzecz, mianowicie przepływ informacji. No. Panie komendancie, jest taka sprawa. To jest takie koło troszeczkę zamknięte, bo mieszkańcy, zgłaszając jakieś zdarzenie, zgłaszają do Was i okazuje się, że interwencja jest po dłuższym czasie. I oni później, Pan mówi, żeby zgłaszać te, ale sami mieszkańcy po prostu zniechęcają się do tego, żeby zgłaszać, bo jak nie ma reakcji, no to dlaczego ktoś ma zgłaszać to 10 razy, 100 razy, jak. I oni tak to odbierają. Mieszkańcy po prostu odbierają to w ten sposób, że jak zgłosiłem raz i nie było szybkiej interwencji, to później po prostu się zniechęcają do tego, żeby zgłaszać coś takiego. Nie ma sensu. To jest ten problem. To, co powiedziałem Państwu wcześniej, mamy świadomość, jakimi siłami dysponujemy. Mamy świadomość. Czas dojazdu 15-20 minut, jeśli razem będzie akurat w tym momencie na przykład w Łącku, no to ten czas będzie troszkę dłuższy. Natomiast nie ma możliwości takiej. I to Państwa zapewniam, ponieważ każda interwencja jest rozliczana. To nie jest tak, że Państwo zadzwonicie, zgłosicie interwencję, a policjant sobie pomyśli, a to dzisiaj na nim nie pojadę. Nie ma takiej możliwości. Każda interwencja musi być obsłużona, będzie obsłużona wcześniej lub później. Co tutaj, no na to czasami nie mam żadnego wpływu, bo może być tak, że ten radiowóz przyjedzie do Państwa za godzinę tak naprawdę, gdzie osoby, które popełniały jakieś wykroczenia, czy spożywały alkohol, czy jeździły po motorowerem, po ścieżce rowerowej, podjadą. Może tak być, bo w tym momencie radiowóz był na przykład na wypadku wolny. To ja tego nie neguję. Takie mam możliwości, jakie mam. Natomiast nie ma takiej sytuacji, żeby interwencja nie była obsłużona. Ja to rozumiem. Z tym, że bardzo bym prosił w ten sposób przekazać to wszystkim i żeby się nie zniechęcać, już to powiedziałem dzisiaj. Raz przyjedziemy po fakcie. 9 razy przyjedziemy po fakcie, ale za 10 razem może nam się uda wyeliminować to osobę. Ja mam takie pytanie, czy Wy na podstawie tych interwencji macie jakąś taką swoją, na własne potrzeby mapę, gdzie dokładnie widać na przykład, że w sobotę o na przykład wieczorem w jakimś tam miejscu najczęściej są jakieś zdarzenia. I czy na tej podstawie Wy kierujecie patrole policjantom po to, żeby akurat być w tych miejscach, gdzie te zdarzenia najczęściej się odbywają. No, na przykład jazda po ulicy Wielki Wygon na przykład. No to tam jest coś niesamowitego czasami. Jak samochody jeżdżą, po prostu się ścigają. Ścigają się, tam jest zaraz ścieżka rowerowa niby. Zresztą inna sprawa, że ta ścieżka rowerowa również jest wykorzystywana przez pieszych, no bo nie ma innej możliwości, żeby tam piesi przeszli na
na stawy, co panowie wiedzą, że ścieżka rowerowa nie powinna być również ścieżką spacerową. No, jeśli chodzi o zagrożenia w Starym Sączu, to powinniśmy się zastanawiać w ogóle nad kompleksową rozwiązaniem tych zagrożeń, właśnie na przykład jeśli chodzi o organizację ruchu w Starym Sączu, bo to ja już jako radny zgłaszałem to na samym początku kadencji, do tej pory efektów żadnych nie ma. Co prawda Państwo się czujecie zaproszenie, że będziecie Wy i władze samorządowe. No niestety jesteście sami tutaj. Natomiast mnóstwo rzeczy zgłasza się również do Panów Burmistrzów. Mnie Pani Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej dała pismo rok temu. Zgłaszana była taka sytuacja, raczej zgłaszana, ponieważ szkoła podstawowa nie ma wyznaczonych w tej okolicy szkoły podstawowej przejść dla uczniów. Rok temu zgłoszone to było w urzędzie. Po pół roku uzyskaliśmy odpowiedź ze strony pana burmistrza, że taka bardzo lakoniczna, dotycząca rozporządzenia ministra infrastruktury, że na tej, akurat ja zerknąłem na to rozporządzenie, okazuje się tam, że jest przedstawione w tym rozporządzeniu jaki znak co oznacza. I jeszcze kolejną informacją było to, że będzie zrobiony projekt zmiany, znaczy, że być może będzie robiony projekt, ale mija rok i efektów żadnych nie ma. Nie wiem, czy panowie burmistrzowie czekają. A wiem, czy to pan teraz chce mówić do tego panu burmistrzowi, czy on kampanię robi wyborczą? Ale proszę Państwa, ale ja chciałem tylko pokazać, że na niektóre rzeczy w Starym Sączu czekamy latami. No to co z tego, ale w Gładzicach tak samo czekamy latami, co z tego? No ale to jest, ale to bardzo dobrze, to Państwo mają swój problem, każdy ma jakiś problem. No ja akurat przedstawiam, jaka to jest kampania, proszę Pana. Przecież... Przepraszam, ale bezpieczeństwo młodzieży szkolnej to jest chyba nasz wspólny obowiązek też, żeby o tym nie dbać. Ale to jest problem, który jest cała masa. A dlaczego pan mówi, że to jest moja kampania? No, a jaka to jest moja kampania? Normalne, bo tak jak słyszę, jaka to jest moja kampania? Proszę mi wytłumaczyć, jaka tak to jest moja kampania. Można się było zwrócić, że w Gładzicach przedszkolnych skierowany alkohol i celowo nie zrobili przejścia dla pieszych, żeby mogli dostać koncesję. I była cała tutaj leśne działka i danie koncesji. Ale proszę pana, my powinniśmy działać razem, a nie przeciwko sobie, bo się okazuje, że my jako mieszkańcy zaczynamy działać przeciwko sobie. Bo tak pan teraz, to co pan teraz zrobił, to wydaje mi się, że to pan chce... Jest bardziej ciekawe, jest na przykład jak 2 tygodnie temu w Barcicach przedszkolnym przyjechał patrol policji i sprawdzał częstość kierowców, a siedział policjant w samochodzie i jaki pili normalnie alkohol, on na to nie reagował. To jest ciekawe. Dlaczego nie robi? Kolego, to trzeba zgłosić. Ale to nie jest do mnie, że będzie się mieć tego typu akurat. Przepraszam, może pan Robert skończy. Ale ja mam pytanie. I właśnie z tego względu chciałem zadać pytanie, czy ponieważ przeciąga się to w czasie, panowie burmistrzowie odpisali, że taka jest procedura, czy w ogóle i odpowiedziano również, że policja ma na to również wpływ. Czy wy o czymś takim wiecie, że mają być te przejścia dla pieszych? Czy coś takiego wpłynęło do policji? Szanowni Państwo, na ten początek. Tak, gromadzimy informacje dotyczące zdarzeń, zgłoszonych interwencji. Tak, na tej podstawie robimy analizę stanu bezpieczeństwa, tylko tego początku nie ma. Czyli tych zgłoszonych interwencji. To jest to, o czym rozmawiamy teraz cały czas, czyli odnośnie ścigania się na przykład na wygodnie. Nie ma zgłoszonych interwencji, żadnych. Ja rozumiem Państwa wzburzenie, że policja nie wie, to Wy nie wiecie, bo takie jest zwykle przełożenie. U nas się dzieje to, u nas się dzieje tamto, a co to Wy nie wiecie? A nie wiecie? A nie wiemy? Dlatego namawiam jeszcze raz to, o czym rozmawiamy teraz od początku.
pierwsze warunek konieczny, żebyśmy mogli wspólnie jakoś mieć wpływ na to, bo weźmy sytuację taką, to co Pan powiedział o przekroczeniu przestrzeni, tak naprawdę o tym należało powiedzieć, na wygodnie, na ograniczenie, jest to do zweryfikowania. Tylko, że do tego ja potrzebuję Radiowóz Ruchu Drogowego z tak zwaną przysłowiową koszarką, który rozliczy osoby nieprzestrzegające tego znaku na wielkim. Nie ma. Ponieważ my nie mamy policjanta ruchowego. Ale nie możemy mieć? Nie możemy mieć. Jestem za mały jednostką. Natomiast w radku, jak na to? To trzeba się powiększyć, bo byłoby nas wtedy... Szanowni Państwo, nie rozmawiamy... Ma Pan rację, natomiast mi się wydaje, że nie idźmy w kierunku w takim, na który nie mamy wpływu, a na ilość policjantów w Stanach Zjednoczonych nie mamy wpływu, ani Państwa, ani ja, więc ja myślę, że spróbujmy iść w kierunku takim, żeby poczucie bezpieczeństwa lokalne, na które mamy wspólnie wpływ, wzrastało, a tak samo jeśli chodzi kwestie o na przykład infrastruktury, no policja nie ma za bardzo żadnego wpływu na infrastrukturę, to opiniuje takie rzeczy, robi to wyspecjalizowana komórka w Nowym Sączu, natomiast i tam pewnie trafił ten wniosek, o którym Pan teraz mówi, natomiast my w Starym Sączu nie mamy informacji o takich przedsięwzięciach, ponieważ my się nie zajmujemy infrastrukturą drogową. Tak naprawdę. Pierwsze to chciałem pogratulować Państwu radnym, Panu Przewodniczącemu, Państwu, żeście zwarli szyki, doszło do tego spotkania. Ale to jest obowiązek tych wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy. Każdy, kto tu się zjawił, myślę, zależy mu na bezpieczeństwie. I tutaj, Panie Komendancie, wydaje mi się, że rzeczywiście musicie się wsłuchać, bo tu są ludzie, którzy w jakiś sposób w społeczeństwie bardzo mocno są zagrożeni. Jedni są wybrani w wyborach, drudzy są tacy, czyni sprawę, innym się chce. I tu trzeba zdecydowanie się do nich przyjąć. Policjant jest jak strażak, winien być w stałej gotowości bojowej. I to sobie musimy wytłumaczyć. Policjant jest najbardziej, który na komendanta piętkę nie może spać po nocach, czy nie wyje syrena, ale to już taki żart delikatny. Tak jest. Policja nigdy nie jest po służbie, zgoda? Oczywiście. Policja nigdy nie jest po służbie i to. Musimy, nie może być tak, że Państwo nie możecie być i Państwo radni, Pani Przewodnicząca, Państwo, nie może być tak, że stała liczba policjantów. Policjantów ma być tyle, ile potrzeba. Bo jeżeli nie, to Wy też nie będziecie 24 godziny pracować i nadstawiać głowę. Macie żony, dziewczyny, znajomych, dzieci. To ja mówię tak zupełnie uczciwie. Policjant powinien być w stałym kontakcie z księdzem proboszczem, sołtysem, radnym i powinien wpaść na kawę, żeby pogadać ze sołtysem i radnym. I myślę, że sołtys Barcic pewnie chętnie się zaprosi swojego dzielnicowego na kawę i powiedzą. Myśmy się tu dzisiaj spotkali, bo to ja mam wszelkie głosy. Państwo też macie pewne ważniejsze rzeczy, żeby się wzajemnie obrażać. Tylko ja się cieszę, bo byłem rok temu na takim spotkaniu. Policjanci mają się, ludzie mają policjanta, czy przyjaciół, pseudo-gangsterskich się ma mają bać. I to najwyższy czas. Mapa zagrożeń, Panie Komendancie, fajna, te wszystkie nowoczesne aplikacje, tylko że społeczeństwo dzieli się na tych, którzy są tak zwani skomputeryzowani i czują się bardzo dobrze, ale też się dzielą na tych, co nie mają zielonego pojęcia i szczytem jest, żeby telefon komórkowy obsługiwać, żeby napisać coś na Facebooku. I ani ci nie są gości, ani ci nie są gości. Nikt nie zastąpi bycia dzielnicowego i policji w terenie. Rynek i chłopaków ja wszystkim znam. Życzyłbym tylko takiego zagrożenia, że ktoś zostanie, jak szedł do biurowca czy do apteki na 3 minuty. Porządek musi być, tu nie ma wobec prawa. Ale to nie może być, że głównym pokazywanie świętych krów. No, jasne, że nie może być na głównym trakcie stanieńczej zagrażanie bezpieczeństwa, być może to będzie dotyczyło. Ja dziękuję, cieszę się, że spotkałem. Będę słuchał to, co Państwo mówicie. I tyle. I będę milczał i będę, jeżeli ciągle będę pomocny, to jestem do dyspozycji. Dziękuję. Mamy przełożenie na komentarz na województwo. Ale to nic. Tylko, że zagrożenie interwencji. Ale na temat to sprawdzę, że jest godzina. Dlaczego?
Po pierwsze, zapraszam pana do komisariatu, bo to jest konkretna informacja, konkretna skarga na policjantów, którzy nie podjęli swojej czynności. Kiedy to było? I wtedy sobie ja sobie dobrze? Bo tak to rozmawiamy na temat czegoś, do czego ja nie mam teraz informacji żadnych. Mówi się, ale... Zapraszam pana do komisariatu. Panie komendancie. Zapraszam pana do komisariatu. To jest to konkretna skarga na konkretnych radiowóz, na konkretnych policjantów. Powiem taki przypadek, gdzie panowie kradli żwir w Bacicach i bez przerwy trzeba było dodać, bo tam ludzie się skarżyli i mówili, że państwo szumo na sobie z tego co. Kradli żwir. I zadzwoniłem, to przyjął radiowóz, to nim radiowóz przyjął, to oni zdążyli się pochować samodami, że robili poszarę. Albo wiedzieli za czasu, że będzie taka kontrola. Pan policja doczekał, zarządek przyjechał, ponieważ on nie może nic, bo na prywatną posesję wejść nie może. Więc poszedłem na posterunek policji. Był taki pan, ja nie pamiętam, jak się nazywał, w Szwecie. Chciał rozmawiać z komendantem, powiedział, że jest zastępcą, to będzie dwa lata temu. Kazał mi po prostu wziąć sobie kamerę, nagrać wszystko godzinowo i z tą kamerą przyjść, on dopiero sprawą się zajmie. Za niedługo, za kilka dni przyjechali panowie komunacy, straszyli mnie jakimś białym bandytą ze Sącza, że mi głowę on będzie odnosił. Jak to wygląda? I wy tu mówicie, że ktoś tutaj kliknie i będzie mówił, to ktoś powie, co to powie. Mało tego, spalili mi 20 bali słomy, był konkretny, był nawet kto to podpalił. To za niedługo przyszedł wujek tego pana, co podpalił, zastraszył tak świadka, że mi się sprawę ze sądu wycofał. I o czym będziemy gadać? No wiem, ale w takiej sytuacji, tak jak pan powiedział, zapraszam do komisariatu, ponieważ jeśli chodzi o radiowóz, konkretna skarga na konkretnych policjantów, jeśli chodzi o... Mimo... Przeszły sprawdzają kierowców, a ci stoją, jeszcze podszedł ten jeden, pijał tam u głowę, bo przecież ten kierowca wyjechał w ogóle, bo to nie poprzedł. Mimo wszystko zapraszam do komisariatu, ponieważ po pierwsze mógł to być radiowóz ze Starego Sącza, mógł pójść ze szpitalu drogowego, ale nie o to chodzi teraz. Jeśli któryś z policjantów źle wykonywał swoje obowiązki, zapraszam. Zapraszam i ja rozliczę tego policjanta. Jeśli chodzi o przepływ informacji, zaczął pan mówić o coś o postępowaniu karnym. To, że można się zaznajomić z materiałem postępowania po jego zakończeniu, przed skierowaniem do aktem oskarżenia, daje możliwość każdemu uczestnikowi, każdej stronie postępowania do zaznajomienia się z materiałem. Również z tym, kto co powiedział. Tyle. Słucham was. Panie komendancie. Trzy umowy zagrożeń w Bablicy naprzeciwko szkoły. Są trzy albo cztery zgłoszenia. Cztery. Na gminie są te zgłoszenia. Tam się nic nie dzieje. To chodzi, możemy zacząć temat partii. Dlaczego mamy zamknąć temat partii? Bo jeszcze to jeszcze Przepraszam panie komendancie, ja tu się zgłosiłem wcześniej, chciałem dwa słowa. Panie komendancie, szanowny, panowie, słyszymy się? Zacznijmy od tego. Prewencja, jeszcze raz prewencja. Taka podstawa jest. Pan komendant był uprzejmy powiedzieć, no wiemy nie od dzisiaj, że macie tam, jest dużo wakatów, macie braki kadrowe. Tutaj panowie dzielnicowi, pan dzielnicowy mi powiedział, że oni wylatują z pewnych działań co jakiś czas, bo to jest no, automat. No, skoro pan dzielnicowy się ma pokazać na dzielnicy i ma przejść, to ja rozumiem, że on jest wyłączony przez pół miesiąca na tak spokojnie, no, żeby z ludźmi porozmawiać. Ja tu mam taki apel w międzyczasie do pani przewodniczącej, tu pan radny Pasuj powiedział o tej ilości policjantów. To nie tak, panie komendancie, że się nie da, że ani my, ani wy. Wam nie wypada, no bo wiemy dlaczego, ale tak jak miasto, czy powiat, tutaj jest pan radny powiatowy, starosta, wojewoda, czy tam marszałek, mogą wystąpić o zwiększenie tych etatów. Ale największą bolączką policji, i to się tyczy, powiedzmy, całości, to są trzy rzeczy. Pierwsze to są mandaty. Ja ostatnio pozwoliłem sobie przeglądać parę materiałów takich niezależnych, między innymi wypowiedzi policjantów. Oczywiście nie byli policjanci tak ubrani jak dzisiaj, tylko zamaskowani, bo się boją. Ale w czym rzecz? Mandaty. Skoro minister czy minister finansów, czy minister wasz spraw wewnętrznych i tak dalej, tworzy coś takiego jak limit, który musi policja wypracować, czyli chodzi o finanse.
Bo to tak wygląda. Jest limit, a więc oprócz tego, czym się wy zajmujecie, powiedzmy, tymi zgłoszeniami i tak dalej, musicie swoje wyrobić. Bardzo dobry przykład był, jak policjanci z drogówki nagrali swojego komendanta. Jest to na YouTubie film doskonały. Od tej pory ja przedwczoraj oglądałem taki dokumencik, jeszcze wypowiedź policjanta, który oficjalnie powiedział, no teraz już tak nie robi, no nie, bo po tym nagraniu. Ale komendant na przykład może zrobić tak, że może urlop gościowi zatrzymać, przesunąć i tak dalej. Wiele innych rzeczy jest takich. Druga sprawa to są statystyki. Statystyki to jest to samo. Ze statystykami jest tak, że te grube sprawy, one się jakby pokrywają, ale jest dużo takich drobnych spraw uciążliwych dla mieszkańców, bo to o tym mówimy. Taki policjant jak się dzwoni, to jest taka sytuacja. A proszę pana, jaka jest wysokość szkody? No, proszę pana, 200 zł. Ona używa na 200 zł, drogi panu. No i tak nic z tym nie zrobimy. Mamy świadomość, jak to wygląda. A więc mała szkodliwość czynu. Dzisiaj mamy, panie komendancie, taką sytuację, że rząd się przygotowuje do czegoś takiego, żeby ukrócić tą sytuację z tymi małymi szkodliwościami czynu. I za chwileczkę zobaczycie, co będziecie mieć, jak przejdzie ustawa i się okaże, że wszystkie takie pierdoły będziecie musieli w statystyki rzucić i to padniecie. Padniecie. Trzecia sytuacja to jest, ma tutaj takie, proszę mi, ile razy policjant w roku idzie na przykład na strzelnicę, czy bierze udział w jakichś ćwiczeniach? Dziękuję, nie pytam. Stres i strach. I proszę teraz, ja dam taki, żeby nie być głosłownym, ja dam taki przykład policjanta z naszego rejonu, nie widzę ze Starego Sącza, ale z naszego rejonu, na emeryturę, przecież to stosunkowo niedawna sytuacja. I rozmawiamy sobie tak na spokojnie. I gość mi mówi tak, wiesz, ja w czasie służby dwa razy użyłem broni. Ja tak patrzę, tak sobie, no to grubo, no nie? No to powiedz mi, jak to było. No pierwszy raz tam gdzieś na mieście tam, powiedzmy, okrążyła grupa jakaś tam pijaków czy coś. Stres, wyciągnęli go jeszcze ostrzegawczo. Dobrze, okej. Okay. Ale drugi raz mówię, no a drugi raz, ty wsiadałem do samochodu, mówi, kaj, wystrzelił mi pistolet. Ja mówię, ty stary, ja cię wystrzelił. To jest stres. Niezabezpieczony i tak dalej. I tak policjanci pracują, panie komendancie, niestety nie od dzisiaj. Że cały czas jest stres i jest obawa, czy wyciągnąć tą broń, czy zainterweniować. Już nie będę opowiadał o takich sytuacjach, że stoi pod ubikacją grupa, chyba nawet nie nasza, bo to na szary. I kolega mi opowiada, to stoją, z Marysienki wychodzi ekipa, biją się, jak się już rozeszli, policjanci wjechali, co tu się stało? No nic się stało. Nie? Mniej więcej to tak wygląda. Pan komendant tu mówi o tych zgłoszeniach. Prosty przykład. To kiedy, panie komendancie, jest dobry moment na zgłoszenie? Przed? Nie. Po? Nie. W trakcie. Ale jak w trakcie? No, zgłosi pani w trakcie? Jak tutaj mówili wszyscy, że na przykład widzi po fakcie coś, tak? Jak pani zgłosi w trakcie, to zanim się pani wyspowiada policjantowi, to proszę, to już jest po sprawie. Ale proszę pani, to z notowania to nic nie wynika, bo to są te statystyki, o których pani mówiła. Czyli statystyka, czyli nic, no bo proszę pani, można te drobne rzeczy, że można tak proszę panią napompować, że się w głowie nie mieści. Teraz mamy tak, że policja, no nie tylko policja, no ale jest dużo, wielu komendantów, nie wiem, tu na poziomie powiatu czy wojewódzkiego, występują ludzie o pozwolenie na broń i tak dalej. Chociaż o dziwo Czarnoprochowej mamy chyba 400 tysięcy ze statystyk wynika. Nikomu się nic nie stało. W Komendzie Głównej, bo są dane z 2016 roku, jest tak, że jest 15 przypadków z użyciem broni, jakieś rozwoje i tak dalej. Żaden przypadek nie jest związany z pozwoleniem na broń. Jest 251 przypadków, to co mają oficjalnie, jest o bezpieczeństwie, panie przewodnicząca. Jest 200 ileś tam przypadków z użyciem innych narzędzi. I gdyby policja miała takie wsparcie, że ludzie by mieli świadomość, ci bandyci mieli świadomość, że przychodzi do Kowalskiego na przykład na kradzież i ten Kowalski może mieć broń, nie? Ja mam świadomość, że wyciągnąć tak sobie broń, była proszę pana, i strzelić nawet w powietrze, to jest strach troszeczkę, no nie? Ale ludzie by mieli świadomość. Z drugiej strony jeszcze jedna rzecz, mówimy o tych zgłaszaniach. No, ja mam pytanie, bo ja tutaj zacząłem mówić. To przepraszam, policja nie wie, że na przykład przez ile z rok czasu wojowali ci w Gołgowicach? No wojowali goście i skończyło się na dwóch morderstwach, tak?
Mieliśmy niedawno sytuację w Starym Sączu, gdzie goście wojowali, w tym jeden recydywista. Wojowali, no wie pan co, no nie wie, niech mi pan nie mówi, panie komendancie, że dzielnicowy nie wiedział, że policja nie wiedziała. Wojowali, wylali tam kogoś, bogów innych ludzi pod kościołem, no siedlą. Dawniej było tak, że policja miała informacje, ludzie się boją po prostu zgłaszać na policję pewne rzeczy i tu jest cały problem. Ale panie przewodniczący, ale wracając do tego jeszcze na koniec, proszę, panie przewodnicząca, a ja mam taką propozycję, żebyśmy jednak wystąpili, nie wiem do kogo, mamy tutaj posłów naszych, piszmy do tych posłów o to, żeby zwiększyć stan tej policji, proszę. Ale nie, no mówię, ministra, mamy tego Janczyka, czy kogoś tam, mamy, burmistrzowie mają wspaniały kontakt chyba z wszystkimi i tak dalej. Piszmy, pan poseł, pan radny tutaj nam pomoże, pan radny nam pomoże, my napiszemy, mieszkańcy zbierzemy jakąś petycję. Piszmy, żeby było tych, żeby ta policja nie musiała zajmować się pierdołami, statystykami i tak dalej, żeby się zajęła tym, czym powinna się zajmować, czyli prewencją. Znalazły się uczestniczyć w każdym spotkaniu, czy to wiejskim, czy to miejskim, czy ten dzielnicowy jest za takim spotkaniem. Natomiast mogło tak, jasne. Natomiast staram się wziąć spotkanie. Panie komendancie, ja mam takie jedno pytanie. Do kogo można się zwrócić? Bo ja mieszkam przy drodze krajowej, na której naprawdę się odbywają nocami straszne wyścigi, a w ciągu dnia jakby mogli, to po chodniku by jeździli, wyprzedzając na trzeciego. I chodzi nam mieszkańcom o to, żeby był zainstalowany fotoradar. Do kogo mamy się jako mieszkańcy zwrócić? Bo wiem, że to jest droga krajowa. Żeby ten problem rozwiązać. Ale to nie tylko północ, to biały dzień. Mamy chodnik, dziękujemy Bogu, że mamy chodnik, ale naprawdę w ciągu dnia jest niebezpiecznie chodzić, bo tak jest. I żeby ograniczyć tę prędkość, ponieważ no jest tu kawałek prostej, wpadając obok chodnicy, to po prostu jest prosta, aż do kościoła, gdzieś tam przed kościołem dopiero hamują. W jaki sposób, w Barcicach chodzi mi, przepraszam, że znowu o Barcicach, ale mamy taki palący problem. W jaki sposób i do kogo mamy się zwrócić, żeby był ten fotoradar? Tak naprawdę w tym momencie zarządcą wszystkich fotoradarów jest inspekcja drogowa, inspekcja transportu drogowego. Czyli do inspekcji. Tylko kwestia ustawienia, rozważenia, ustawienia tego fotoradaru to już jest inna rzecz. No. To już kwestia weryfikacji. W tej sytuacji nie wiem, czy ja bym w tym konkretnym przypadku nie zaczął od mapy przekroczenia prędkości działań ruchu drogowego w tym miejscu. I ja bym zaczął od tego wspólnego. Najpierw kliknąć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo w opisie jest to, co przedstawiał kolega. W opisie znikniętego zagrożenia jest czasokres, są w nim wskazane. Można dookreślić, bo jeśli wpiszemy tylko przekroczenia prędkości w Barcicach i nie skażemy nic więcej, to ten radiobus przyjedzie tam, nie wiem, o 15, o 16, o 20 i może się okazać, że za chwilę nie potwierdzi niczego. Dlatego... Ale to, tak jak kolega przedstawiał, dwa tygodnie, tydzień jest weryfikacja, dwa tygodnie są działania. Jeśli po tym czasie i zagrożenie znika, jeśli po tym czasie zagrożenie się ponowi, bo no nie oszukujmy się, no przez pewien czas policja będzie działać w danym rejonie. Wszystko wróci jak gdyby do ładu i wszyscy będą to wyborem. Za dwa, trzy tygodnie, miesiąc osoby, które uczestniczyły w tym procederze, wrócą z powrotem. No tak się może zdarzyć. I wtedy ponawiamy zagrożenie. No to nie jest tak, że ono raz dotknięte na całe życie i koniec, kropka, już jest sprawa załatwiona. Miejmy tą świadomość. Ja się bardzo cieszę, bo potwierdzalność zagrożeń zgłaszanych przez Państwa jest zupełnie inna niż w zeszłym roku. Przestały być klikane zagrożenia dla żartu. Mieliśmy na przykład spożywanie alkoholu, ktoś komuś kliknął na posesji. Mieliśmy usłownictwo na terenie Starym Sączu. Mieliśmy takie dziwne zgłoszenia, ale teraz powoli osoby, które używają mapy zagrożeń, zaczęły podchodzić do niej poważnie.
tym roku nie mam żadnego, nazwijmy to, żartu klikniętego, że ktoś sobie wymyślił jakieś zagrożenie, które no, jest nierealne do zweryfikowania. Mało tego, tutaj kolega mi powiedział jednej rzeczy, mapa zagrożeń służy również przepływowi informacji, bo wiadomo, że policja jest organem, który odbiera te wszystkie zgłoszenia, ale na przykład klikacie Państwo złą infrastrukturę. Ona generalnie nie jest do policji, ale my w takiej sytuacji przekazujemy to kliknięcie, to ten sygnał dotyczący na przykład złej infrastruktury drogowej do zarządcy drogi, czy to gminnej, czy to krajowej, czy to wojewódzkiej. Nieważne, my przekazujemy wtedy ten sygnał od Państwa i jedzie na miejsce grupa, która się zajmuje weryfikacją infrastruktury i weryfikuje, czy jest właściwa, czy jest niewłaściwa. Jak długo żyje takie... Prosimy do mikrofonu, pan się wyłączy. To, że jestem na Myszkurze, panowanie wcześniej nigdy nie mogłem wyświetlić. I na chwilę chciałem pogratulować, że takiej prezentacji, bo po prostu coś mi to przybliżyło i zorientowałem sobie, że to jest właściwie jedyny kanał kontaktu z policją, bo tak naprawdę nie jest tam przysłowego, który nie wiedzieli, że znają. I do tej i było mu powiedziane, że albo nie ma, albo coś. I dziwi się, że tak, lokalna społeczność jest traktowana, że dzielnicowe, albo nie dzieje, to jest błąd komunikacji, albo to jest tylko po prostu wyciekanie. Że to spotkanie objęło takie grono osób, dlatego, że jest tych ludzi. Sądzę, że tak wtedy na spotkaniu tam był przyczyna takich osób, że gdyby ono było po południu, to wiele osób by przyszło po tacy po prostu. A myślę, że teraz, jak widzę teraz taką sytuację, to już to powinno być obowiązkiem, aby na takich spotkaniach zapoznać z tym kanałem informowania policji, no bo w takiej sytuacji jest taki system stworzony, że może to jest jedyny sposób, no, pozyskiwania tak dalej jakimiś klikami, wideo, czy to jest na rejestratorów fotograficznych. Chociaż podejrzewam, że to będzie też i tak za mało, no przejdę teraz do mojego bezpośredniego sąsiedztwa, to jest ciszy rowerowej czy pracy targowym, to jest przykład nie radzenia sobie po prostu z tym terenem, a nawiążę do, i to chyba wszyscy znają, co za ten zwierzają, jak się jedzie przez Austrię, przez Czechy, to tam z naciskaniem na gaz to jest tak dokładnie, ile powinno być, a w Polsce, gdzie wjeżdża i tego gazu, i tak jest tutaj z wszystkim. Wandale po obecnych znaki drogowe, wiadomo, to nam to wszystko przywrócić. Gdzieś potem sobie nasi zwierzę leży, wiadomo, kto to ma, aż po prostu leży tam coś. Na każdym odcinku na zjazdu, ja bym to zachowałem, na tym można potem podarzyć, ale ja myślę, że wiele osób przyjeżdża, że na zjazdu przyjeżdżają, nie wiem, jaki poziom zniszczy ulicy. I brak postaw takiej właśnie organizowych funkcjonuje. Ja myślę, że to jest od góry do dołu, po prostu trzeba państwo i stało się. Dariusz, tak, ja szybkie pytanie tylko. Było zgłoszenie tutaj, prawda, jakiekolwiek. Tydzień jest weryfikacja, 2 tygodnie są prowadzone działania. 2-3 tygodnie. Jak długo taki znaczek w ogóle istnieje na takiej mapie? Jak to wygląda? Czy panowie kończycie coś i wtedy odhaczacie, że tego już problemu nie ma? Czy on istnieje przez miesiąc, rok, 2 lata? Jak to wygląda w tym czasie? Zmienia kolor, natomiast... Istnieje cały czas, tylko te niepotwierdzone, ich nie widać, do nich nie ma dostępu. Natomiast te, które zostały zweryfikowane pozytywnie bądź negatywnie, znaczy negatywnie nie widzą Państwo, ale pozytywnie przeszły działania, zmienił kolor i ten znaczek, dlatego możemy pokazywać te, które są ilość tych zagrożeń, nie? Dobrze, dziękuję. Na przykład ktoś kliknął kłusownictwo na rynku w Starym Sączu, no i siłą rzeczy nie potwierdzono takich zdarzeń, które miały miejsce na rynku w Starym Sączu. Tutaj mój poprzednik mówił, że nam dużo mandatów dajecie.
wydaje mi się, że polskie społeczeństwo jest niestety tak rozbuchane w wielu kwestiach, że nie ma innego sposobu jak albo edukacja, ale na to będziemy czekać lata i nasze pokolenie nic dobrego się nie doczeka, albo trzeba niestety karę w wielu przypadkach. Tych nawet stosunkowo drobnych. Bo zawsze jest tak, że jedna osoba coś robi przeciwko prawu, choćby parkuje nieprawidłowo, to inna osoba jest w tym momencie z reguły poszkodowana. Bo na przykład nie może wjechać do bramy, bo na przykład nie może przejść chodnikiem. W Starym Sączu zauważyłem zjawisko masowego parkowania na chodnikach. Dwoma kołami. Osoby starsze, niepełnosprawne, matki z wózkami, to są grupy wykluczone z Starym Sączu. Tak uważam. Ale mówimy tutaj o mandatach, jeżeli jest odpowiednia ilość funkcjonariuszy. Jak nie ma kto zainterweniować, to zaciekłe jest dług, to jak zaczną ci mandaty dawać, to możesz zgłaszać interwencję chodzi przez klarę w czas. Każdy jednego kierowcę, a pozostałych parkujących na chodniku, na całym chodniku, także nie da się przejść, pozostawia, no to są interwencje bez sensu. Nie, to jest nieskończona interwencja, ma pan rację w zupełności, natomiast ja w dalszym ciągu namawiam, mimo że państwo, tak jak pan powiedział wcześniej, możecie się czuć, że nie wszystko zrobiliśmy tak, jak powinniśmy zrobić, ale ja zachęcam do nieodpuszczania w takich sytuacjach. Jeśli zadzwonił pan do nas, że pan samochód parkuje źle w jakimś miejscu, a policjant przyjechał, rozliczył jeden samochód, nie rozliczył drugiego, bardzo proszę o telefon, w dalszym ciągu parkuje samochód. Panie komendancie, ja byłem w takiej sytuacji, ja przez 4 lata byłem wykluczony, nie miałem możliwości wjeżdżania ani wyjeżdżania do domu, bo została ulica opanowana przez parkujących. Niestety pomimo interwencji policji nie poradziłem się z tym. Dopiero kiedy tam właśnie na to. Znaczy tu dochodzimy do drugiej. Tu dochodzimy do sytuacji właśnie tematu naszego spotkania. Bo nie zawsze jest sytuacja do rozstrzygnięcia tylko samymi mandatami, czy tylko przyjazdem policji, bo jest to rozstrzygnięcie doraźnej interwencji. Jeden samochód parkujący, rozliczony, ale jeśli kierowcy akurat mają blisko z tego konkretnego miejsca, nie wiem, do sklepu, czy w jakim miejscu parkowanie się odbywa, to będą to zawsze robić. No, ale jeżeli... Przykładem takiego zachowania jest nasz Wydań. Ale jeżeli ludzie by wiedzieli, że za chwilę przyjedzie, tak jak jest w innych krajach, policja jakby źle parkuje, czy coś źle na tej drodze robię, to jestem obarczony tym mandatem, to by się w końcu może zaczęli bać. A okazjonalne dawanie mandatów nic nie daje. Ale nie boją się, bo jest mało policjantów, wiedzą, że zawsze w terenie gdzieś są, to się stanie na zakazie i jak zapraszam do przekazywania informacji również przy takim wykroczeniu. Ale tutaj klasyczny przykład, w ścieżki rowerowej czy targowicy, no to nie ma sensu przekazywania. Takie po prostu notoryczne łamanie. Albo trzeba zaznaczyć, że wizja zgody tam nie obowiązuje tych zakazów. Natomiast to, co się tam wyprawia, jest właściwie demoralizacja praktyczna. Dlatego, że no, skoro się przyjedzie tam tak, i wszystkie obciążone mandatami. I wtedy każdy obciążony następnym razem nie stanie. W ten sposób jest zignorowany porządek, jest tak, to się gdzie indziej odbywa. A tutaj ja nie wiem, macie coś pojawia, czasami jakieś straszenie. Albo jest to ścieżka rowerowa, albo się zakłada, że żeby uszacować dla prawa, że w środę sobie nie radzimy i nie obowiązuje się o tym. A tutaj nikt nie potrafi podjąć wojskiej decyzji. To jest fikcyjne działanie. Proszę pana, właśnie w ten sposób działamy na wygonie. Ilość mandatów i zdjęć zrobionych samochodom, które parkują na ścieżce rowerowej, idzie już w setki. Więc przyjeżdża radiowóz, robi zdjęcia samochodom parkującym na ścieżce rowerowej. To samo jest przy stałach, tam też jest ścieżka rowerowa. I taki sam przyjęliśmy to działanie, ponieważ tak jak pan powiedział, ja nie jestem w stanie wystawić radiowozu, który będzie policjant chodził i każdemu wręczał klucze mandatowe. Nie, przejeżdżamy, robimy zdjęcia i potem rozliczamy. I zapraszamy do komisariatu na rozliczenie takiej sytuacji. Panie komendancie, szanowna publiczność i moi nazyskowani Kazimierz i też znowu Bacice. Czy usprawiedliwiając pana, przy zaproszeniu było napisane pod tekstem ze szczególnym zwróceniem bardziej z rynku. Jeśli państwo zauważycie, dlatego
Chciałem poruszyć temat, gdzie kompetencje są i samorządowe, i policji. W jakim roku, znaczy w ogóle mam problem z niektórymi sąsiadami, którzy palą śmieci i to nagminnie tak, że naprawdę trzeba szybko zatykać albo uciekać się z podwórka do domu. Zadzwoniłem do urzędu, poprosząc, ponieważ nie wiedziałem, kto się personalnie zajmuje, połączono mnie. Trwało to, trzy telefony wykonałem, trwało to chyba z 15 minut, w końcu mnie połączono. Zgłaszam problem. Pani mi mówi tak, najlepiej by było na policję zadzwonić. No to dobra, no to odłożyłem telefon, zadzwoniłem na policję. Nie pamiętam nazwiska, przedstawił się funkcjonariusz. No wie pan co, no ale to my tam za bardzo nie, to tym się interesuje gmina i po prostu i w tym momencie zacząłem się naprawdę mocno denerwować. Zajęło mi to gdzieś 40-45 minut. Ja mówię, to teraz to już nawet nie interweniujcie, bo nie ma sensu przyjeżdżać, bo byście złapali gościa na gorącym uczynku, jak czuć, bo to już nie widać, ale czuć, a szczególnie też widać. I chciałbym prosić, aby te kompetencje były jakieś w ten sposób zrobione, że jest problem, który jest w kompetencji gminy, to niech policjant dzwoni na policję, niech policjant po prostu poinformuje odpowiednią służbę w gminie. Jeśli dzwoni do urzędu gminy i rzeczywiście jest to w zakresie policji, to niech mnie po prostu nie odsyłają na policję, bo za bardzo na to czasu nie mam. No. Staram się jako społecznik i mieszkaniec takiej społeczności działać na negatywne jakieś zjawiska i zawsze to robię i robię. Ale no, nie jestem akurat do tego, aby ścigać, aby tego informuję, a co z tą wiedzą zrobią kompetentne służby, to już sprawa zależy do nich. I przyjrzałbym się tutaj do tych apeli, gdzie jedzie samochód policyjny, żeby nie jechał na sygnale, na światłach, bo to nie bez sensu. Naprawdę już lepiej poszkoda tego paliwa. Ostatnio w ubiegłym tygodniu byłem świadkiem, jak akurat wracałem z ścieżki rowerowej na placu tamtym, naszym słynnym placu zabaw. Podjeżdża radiowóz, dwóch policjantów, godzina 18, postali, popisali chyba notatkę, że byli i wrócili. Jest to bez sensu jechać gdzieś, bo gdzie u nas się nic nie dzieje i nie tylko u nas. Tylko nocą tam było, jak już jest noc. Jest kwestia sklepu, kwestia dawniej była wiata przystankowa koło cmentarza, w tej chwili tam jest jasno, więc za bardzo się nie da rozrabiać, więc przesiadują albo na placu zabaw, albo na tarasie sklepu lub na schodach szkoły. I rzeczywiście życzyłbym sobie i wszystkim nam, żeby ten policjant był takim typem szeryfa, bo policjantem się nie bywa, tylko się jest, niezależnie od tego, czy się jest w cywilu, w restauracji, czy na spacerze, czy w kościele, jest się policjantem i żeby ta smykałka, ta dusza taka, ten nerw, ta ikra tego szeryfa rzeczywiście działała dla nas, bo my jak będziemy widzieć, bo w czym jest rzecz? Jeśli jest jedna interwencja, druga interwencja i bez skutku, no to zaczyna taka monotonia, po prostu no bez nadzieja, no to po co ja będę się starał, będę dzwoniła. Jak drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty raz nie ma jakiegoś rezultatu czy w związku z tym skutku. I tutaj rzeczywiście no niełatwe macie pole działania, bo to nie jest ciekawa sytuacja. Jest takie odium, no policja reżimowa, reżim znowu policja wysyła takie różne rzeczy, skoro do kościół. Ale to nie jest tym rzecz, nie przejmować się, to swoje rozdziały, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Można? Czy to ja gdybym odpowiadając troszeczkę tylko na pana pytanie. Są rzeczy, którymi policja się nie zajmuje i tą rzeczą właśnie jest palenie śmieci. Do kontroli są wyznaczone osoby, tak jak pani powiedziała, ochrony środowiska, plus strażyńska. Tak samo jak na przykład z pieskami, któryś z panów czy z pani powiedział też o jakimś piesku rozjechanym, też się policja tym nie zajmuje. Jeszcze pan mówił o... Co jeszcze? O paleniu śmieci. Jak? Nie, policja się nie zajmuje takimi rzeczami, natomiast kontrola to mnie uderzyło, że
jeśli można, to dwa słowa. Ja ta rozmowa chciałem troszeczkę wziąć w obronę tutaj panów policjantów. Myślę, że pan komendant Paweł tego zupełnie nie potrzebuje, radzi sobie sam, ale co jest podstawą do takiego stwierdzenia, proszę państwa? No, są statystyki, które tutaj nie zostały przytoczone. Myślę, że to było już zrobione na wcześniejszych spotkaniach. Ale ja mam dane z marca bodajże, przedstawiane przez komendanta miejskiego policji pana Tokarczyka. No i z tych danych, z tych statystyk w sposób jasny i oczywisty wynika, no, że przodujemy. Gmina Stary Sącz nie ma sobie równych, jeśli chodzi o przestępczość. O ile dobrze pamiętam, w skali, no być może miasto Sącz, ale to omawiał tylko powiat ziemski z wyłączeniem chyba Chełmca, bo on jest razem liczony z Nowym Sączem. Jest to około bodajże 370 zdarzeń, czyli przynajmniej jedno zdarzenie na rok. Mimo takich sił, jakimi policja dysponuje, ta wykrywalność w naszym terenie no, nie jest najgorsza, bo sięga tam bodajże 68%, czyli to nie jest tak źle. No ale oczywiście policja to nie jest antidotum na wszystko i jako społeczeństwo musimy sobie z tymi zdarzeniami radzić, no bo sami jako społeczeństwo je produkujemy. No. Policja nam może w tym jedynie pomóc i myślę, że dzisiaj dostaliśmy pewną dawkę informacji o tym, jak to zrobić, jak skuteczniej zabiegać. Co oczywiście również nie zwalnia policji od śmielszych i bardziej zdecydowanych działań, no bo tych się wszyscy domagają. A już jak mówię o tych zdarzeniach, o tej ilości, to po dzisiejszej dyskusji odnoszę takie wrażenie, że 90% tych zdarzeń, to w Bacicach chyba się dzieje, ale to był żart. Oczywiście to był żart. Proszę się nie gniewać. I może jeszcze dalej, jeśli można, to jest taka sytuacja, że w wielu przypadkach były podejmowane przez rady gmin czy powiatu pewne jeszcze dodatkowe służby, które miały tą poprawić jak gdyby tą jakość wykrywalności i szybkiej interwencji. Ale jak się okazuje, to już też muszę powiedzieć troszkę na niekorzyść policji. No pewno, że to były skromne pieniądze i pewno skromne te patrole dodatkowe, ale o ile pamiętam z tych statystyk, to taka wykrywalność na gorącym uczynku też chyba była zerowa. Oczywiście inne tam zdarzenia były, ale te na gorącym uczynku, które by wszystkich najbardziej tutaj chyba cieszyły, nie wykazywali się tam jakąś, nie były powodem do chluby. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że proszę państwa, żyjemy w mieście w takim, w jakim żyjemy. To jest miasto stare, zbudowane tak jak zbudowane, ulice takie jakie są. Oczywiście można mieć i sam też oczywiście mam pewne zastrzeżenia do organizacji ruchu w mieście, bo niektóre rozwiązania to są po prostu niedobre. Trzeba by je zweryfikować i zmienić. Ale nic nie zastąpi zwykłej takiej ludzkiej życzliwości w tych sytuacjach. Po prostu musimy sobie z tym wszyscy radzić, musimy sobie zdawać sprawę, troszeczkę życzliwości nawzajem do siebie i na pewno wszystko się uda jakoś spokojnie przemknąć. Tyle lat doświadczeń, chociażby z tym skrzyżowaniem pod kościołem, z tymi oczekiwaniami nam przez, z tymi samochodami. Jakoś ludzie sobie radzą, nie ma tam jakichś zdarzeń, na pewno zawsze zdarzy się ktoś niezadowolony z tego, no i zaczyna się problem, zaczynają się różne tam prześladowania czy śledztwa nawet jakieś tam na portalach czy w prasie. Ale tak mówię, no przecież szkoła tam mała funkcjonowała, rodzice odbierali dzieci i jakoś wszyscy sobie tam no dali radę. No nie było ciężko, było, no, ale takie są warunki, takie są uwarunkowania. Ja pracuję w szkole, gdzie też mamy problem ogromny z samochodami, bo ulica staje się momentalnie parkingiem, przyjeżdżają rodzice dzisiaj, każdy nawet 300 metrów do szkoły, to przywozi to dziecko, zrozumiała troska, no ale nie ma miejsca, żeby to... I też wjeżdżają na szkolny parking i różnie tam czasami trzeba czekać, no ale to po prostu no, trzeba przyjąć, że no taki mamy świat, no takie mamy, takie miejsce, jeżeli komuś nie odpowiada, no to powinien zmienić się na jakieś nowe miasto, gdzie są szerokie ulice i tam normalnie żyć i panoszyć się. A tutaj trzeba po prostu podchodzić do siebie z życzliwością. I jeszcze jeden taki, taka jedna sprawa. No, my tu apelujemy o wzrost zatrudnienia w policji. No, bardzo dobrze, gdyby się taka rzecz mogła zdarzyć. Ale z drugiej strony jest wiele sfer takich działań, które w innych miastach przejmują służby miejskie, czyli Straż Miejska. No, jeżeli widzimy, że jest taka konieczność i nie dajemy rady wpłynąć na to, żeby policja mogła zwielokrotnić te swoje etaty, no to może zacznijmy naciskać na miasto, żeby uruchomiło taką straż i niech się zajmie wtedy paleniem,
w piecach jakimiś śmieciami, zanieczyszczaniem powietrza. Niech się zajmie parkowaniem, niech się zajmie innymi sprawami i odciąży policję z tych spraw, które są, no niekoniecznie muszą przynależeć do policji. Na koniec wszystkim dużo, dużo wzajemnej życzliwości. Dziękuję. Będzie prośba również otwarcia, aby część patroli przeznaczyć tam, gdzie są te najgorsze, największe zagrożenia. Resztę pójdzie wszystko na miasto. Okres wakacji sprzyja niestety na różnym zagrożeniu, różnym wyczynom chuligańskim. Ja z początku również interweniowałam osobiście, wychodząc do pijanych czy nieznanych mężczyzn, zaprzestałam po incydencie, kiedy zagrożono już mi w sposób niesamowity, który zagrażał mojemu życiu i rodzinie. Przestałam interweniować. Dzwonię owszem na policję, niestety już nie wychodzę. Stwarza to zbyt duże zagrożenie. Niestety ci, którzy pojawiają się w gościnie na naszych terenach, to dla nas nie są znani już znane osoby, nie można do nich normalnie, życzliwie, to co mówił tu radny, to mówić głosem ludzkim, tylko niestety już jest tak wysoka agresja, że zagraża bezpieczeństwo domowników. Jeśli Państwo nie macie uwag, to jeszcze Pani widziałam, że chciała zabrać głos. Ja jeszcze chciałem też jeszcze raz powiedzieć, może nie, będę mówił głośno. Chciałem podziękować na przykład Pani Grażynie Leśniak za bardzo fajną, zorganizowane bardzo fajne imprezy IRY na przykład na rynku, które miało miejsce, prawda? Można było zamknąć rynek dosłownie 2 godziny przed samym koncertem, nie kombinować jakichś ogrodzeń, tak jak to miało miejsce w tej chwili. Na przykład w tej chwili, nie wiem kto był odpowiedzialny, czy to Pan Śmierciak był odpowiedzialny za imprezę, zostało zamknięte pół parkingu na rynku w czwartek o godzinie 16.
nie wiem po co, pierwszy samochód, który wjechał w ten teren, był w sobotę o godzinie 13. Panowie radni, macie problemy do tego, że ludzie parkują na wygonie, że parkują w rynku. Pomóżcie jako Rada Miejska, zorganizujcie kolejnym razem następną jakąś inwestycję, czyli wielki wygon z parkingiem i nie będzie wtedy też problemu, gdzie ludzie będą, nie będą mieli gdzie parkować. Jeżeli jest impreza jakaś w rynku, to myślę, że sprzyja i rynkowi, i imprezom, bo też jest duża frekwencja. Tą imprezę można naprawdę, tak jak w tej chwili przy imprezie, był rynek otwarty, gdzie ludzie jeździli. Ci ludzie naprawdę są mądrzy, tak jak ten jeden już powiedział, naprawdę ludziom wystarczy dać szansę. Niekoniecznie największe mandaty są. Prewencja często gęsto jest na pewno dużo lepsza niż jakiekolwiek mandaty, a ludzie sobie sami radzą. Jeżeli im zabronimy parkować, nie dziwcie się, że ludzie parkują gdzieś w jakiś za dwoma kołami na chodniku i tak dalej. Jeżeli przyjeżdża ktoś do rynku, chce kupić worek ziemniaków, on nie chce go nieść pod kościół czy nie wiadomo gdzie jeszcze. On chce zrobić te zakupy może lokalnie, może jest jakimś patriotą, więc tego też mu nie zabraniajcie. Jeżeli mogę mieć prośbę do radnych, do pani na przykład przewodniczącej, pani Ewy, to kolejne imprezy, jak organizujecie, zróbcie to na tyle, żeby jak najmniej nam kolidowało na przykład w takim rynku, żeby ci ludzie nie szukali jakichś dziwnych miejsc, a na pewno to i będzie, że tak powiem, z obopólną... Dokładnie. No. No. Pani Grażyna, tak jak mówię, była zorganizowana impreza i ryby było naprawdę świetnie, zamknięta minimalna ilość miejsca i sam rynek, same wjazdy, same wyjazdy, same parkingi ograniczone, naprawdę w ostatniej chwili. Cały protokół, także myślę, że będzie... Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze tylko jedną rzecz na sam koniec, mianowicie rozmawialiśmy przez chwilkę o działaniach priorytetowych. Bardzo bym prosił, bliżej kończy się czerwiec, czyli działanie priorytetowe każdego dzielnicowego poprzednie się zamyka. Bardzo bym prosił podejść do sprawy, bo akurat wracamy do Barcic. Może właśnie i następne działanie priorytetowe, ono jest do zweryfikowania. Są do wskazania przy kontakcie z dzielnicowym, są do wskazania, nie wiem, konkretne nawet godziny, konkretne dni, konkretne same do rzucenia. Nie już, teraz nie mówię o krajowej mapie, tylko mówię o działaniu priorytetowym, czyli kontakcie z dzielnicowym. Tylko też, Szanowni Państwo, prośba z mojej strony jest taka. Jeden mieszkaniec przyjdzie i powie, że upasuje na przykład Cyganowice, ścieżka rowerowa, drugi przyjdzie i powie, że upasuje coś innego. Dzielnicowy ich nie pogodzi. To już trzeba by zrobić w ten sposób, że panowie, nie, Państwo macie swojego przedstawiciela na przykład, który rozstrzygnie. No niestety, przez to półrocze robimy na przykład, ważniejsze są dla nas, na przykład Cyganowice. Przez to półrocze robimy Cyganowice, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za pół roku robimy następne działanie. Dlatego prosiłbym podejść do tego w ten sposób. I podejrzewam, że w styczniu, w lutym, po tym, co wymyśliliśmy na te najbliższe pół roku, znowu się spotkamy i zobaczymy, co nam się udało zmienić. Ja zapraszam wszystkich. Panie komendancie, jedno zdanie krótkie. Prośba ta, która wielokrotnie padała na komisjach, to jest prośba ta, aby do Barcic wysyłać samochód nieoznakowany. Po prostu zatrzymać się na chwilę z tym samochodem i wtedy zrobić interwencję, ponieważ samochód oznakowany, wiemy jak podjeżdża, wszyscy siedzą spokojnie, nie ma nikogo. Zatrzymać się naprawdę godzina, dwie godziny tych szczytowych, gdzie mniej więcej wskazujemy godziny, a wtedy cały problem się, myślę, rozwiąże przed szkołą i w ogóle inny problem. Chciałem zapytać, czy policja ma jakąś wiedzę, bo to już od paru lat ten proceder się toczy. Chodzi mi o motory motocrossowe jeżdżące po centrum miasta, przejeżdżające przez miasto z rykiem niesamowitym na jednym kole. Naprawdę w centrum jeżdżą między ludźmi, między samochodami zaparkowanymi i jeżdżącymi. No nie wiem, czy to są jednostkowe sprawy, może to jest ciągle ta sama osoba, ale jest to naprawdę szalenie niebezpieczne, już nie mówię o hałasie, ale szalenie niebezpieczne, bo ktoś może zginąć. Prędkości są kolosalne. To jest taka, jak wiem, że jest jazda Wilki Figury, jak Jagiellońska, rynek Sobieskiego, Węgierska, tam gdzieś wyjeżdża w kierunku pól pewnie jakiś. Powiem tyle, że mamy. Macie. Ja po prostu czatuję z jakimś aparatem czy czymś, ale nie udaje się. Bez rejestracji. Odnieśli mnie bez rejestracji. Przypuszczam, że te motory są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. To jest naprawdę koszmar, bo to jest takie uderzenie, jakby nagle odrzutowiec za ostrym przeleciał. Dziękuję. Już
pytania. Koszty musielibyśmy to przeanalizować, czy tam to stać w budżet. Jest luka prawna, no tylko stwórz miejska rzeczywiście by tutaj pomogła. Ale jeśli nasza świadomość... Całościowo, nie pojedyncza ulica, tylko cały Stary Sącz. Organizacja ruchu naprawdę to jest olbrzymi problem Starego Sącza. Jest coraz więcej samochodów, coraz trudniej się jest, na przykład jak ktoś wjedzie na rynek, ma problem z wyjechaniem z rynku, bo inne uliczki są zablokowane. Tak samo organizacja ruchu, na przykład wjazd na samą płytę rynku, też jest tylko jeden wjazd. I najczęściej, jeśli są korki, to są właśnie na tym skrzyżowaniu przy wjeździe na rynek. Tak samo spod Cyganowic, jak już widać, daleko, daleko jest korek i nie ma gdzie uciec w bok, bo nie można dać przejazd koło banku w stronę Nowego Sącza. Jakoś to rozładowywało ruch Starego Sącza. Teraz już takie możliwości nie ma. Zakorkowanie jest do tego stopnia już w niektórych uliczkach, żeby auta się wyminęły, muszą wjeżdżać na chodniki. Nie da się po prostu wjeżdżać w stronę jedno, a dwa auta z dwóch stron, drugie, żeby się wyminęły. Jest to problem ogólnopolski, nie tylko ale niech pan jedzie do Krakowa, Warszawy. Nie ma to jest podobne. Duże miasta samochody nie jeżdżą po chodnikach. No ale to kultura kierowców. Nie ma innej możliwości. Musiałyby się auta wycofywać. Bo jest taka organizacja ruchu. Stoją auta z jednej strony, z drugiej i na skrzyżowaniu nie ma w stanie się wyglądać. Do tego na pewno będzie również to będzie potrzebne, aby reorganizacja ruchu należy do pana burmistrza, do pana radnego. Dziękuję panie, państwu bardzo za ostatnie.